Cześć, dziś czas na kolejny film z serii Kupiłam, używam, co o tym myślę, czyli przedstawiam swoje szybkie recenzje na temat kosmetyków, które używam od jakiegoś czasu. I przechodząc do rzeczy. Pierwszy produkt jest to henna do brwi marki Refectosil, chyba tak to się wymawia. Ja tę hennę kupiłam przez internet, chyba na stronie Kobieca, z tego co pamiętam. I jeśli chodzi o odcień, to świetnie pasuje do mojego koloru włosów. I jeśli chodzi o trwałość, to jest naprawdę rewelacja. Wcześniej używałam zawsze henny z natury czy z Hebe, takie, wiecie, drogeryjne henny. I porównując do tej, ta jest zdecydowanie trwalsza, łapie szybciej kolor. Tak naprawdę potrzeba chwili, żeby te włosy się złapały na kolor. I tak porównując sobie, to ta henna trzyma się na moich brwiach około 3 tygodni. Natomiast te wcześniejsze, których używałam tak z drogerii, trzymały się około 1,5 tygodnia, więc różnica jest ogromna. Teraz już sobie nie wyobrażam mieć innej henny do brwi, jest najlepsza. Jak najbardziej Wam polecam. Wiem, że już wiele osób o tej hennie wspominało, pewnie również słyszałyście, ale ja mam po raz pierwszy i to jest rewelacja. Naprawdę polecam serdecznie. Też nie jest ona zbyt droga. Dalej przejdziemy do twarzy. Zaraz tylko tutaj sobie sięgnę. I najpierw może zacznę od bazy. Baza, którą bardzo polubiłam ostatnio, to baza z Becca. W ogóle ta marka, pewnie już wiecie, niedawno weszła do Sephory. I mam tutaj bazę rozświetlającą. Ta baza wygląda tutaj na fioletową, natomiast ona później jest w kontakcie z twarzą, jest bezbarwna. Ale ta baza daje delikatne rozświetlenie. Jest pompka, więc super higienicznie. Bardzo lubię używać tej bazy również w pracy, jako po prostu na klientkach. I zobaczcie, że się rozciera pięknie. Nie widać tego koloru. I ta baza bardzo szybko zastyga. Ma przepiękny taki cytrusowy zapach. I daje taki delikatny blask, taki subtelny efekt rozświetlenia naszej skóry. I właśnie ona tak fajnie przykleja podkład do siebie. Łatwo łączy się z podkładem, dzięki czemu ten podkład jest w stanie dać jeszcze więcej pigmentu niż normalnie, gdy nie mam na sobie bazy, ponieważ ta baza właśnie tak przykleja do siebie podkład, jak już wcześniej wspomniałam. I ta baza starczy naprawdę na długo, jest jej 30 ml i potrzeba niewiele. I to jest jedna z bardziej lubionych przeze mnie baz rozświetlających, ponieważ ona nie jest zbyt intensywna i też ona nie daje takiego kremowego efektu, przez co cera dość szybko zaczyna się świecić w ciągu dnia. A po tej bazie tak nie ma, ona fajnie zastyga, jest taka satynowa później. I jak najbardziej polecam, jeśli myślałyście o jakiejś fajnej bazie rozświetlającej do kufra. To jest baza, która sprawdzi się zarówno do cery mieszanej, jak i do cery normalnej i suchej. Ta baza nie jest aż tak mocno rozświetlająca jak baza na przykład z MAC. Jak ta baza się nazywa? Pewnie już wiecie, o co mi chodzi. Okej, przyniosłam tę bazę z MAC-a, żeby Wam pokazać, o co mi chodzi. Chodzi właśnie o tę bazę, która jest bardzo popularna, Strobe Cream. I porównując tak od razu te dwie bazy, to ta jest zdecydowanie bardziej rozświetlająca, która sprawdzi się do cer suchych, natomiast ta jest bardziej uniwersalna. Korektory, o których wspominałam ostatnio w ulubieńcach, więc nie będę tutaj się jakoś super długo rozwodzić na temat tych korektorów. I jest to korektor Tarte Shape Tape. Ja mam teraz drugi odcień, ostatnio w ulubieńcach mówiłam Wam o tym ciemniejszym, ale dokupiłam sobie jaśniejszą wersję i to jest Fair Neutral, a tę ciemniejszą mam w wersji Light Neutral. Ten korektor jest rewelacyjny z tego względu, że on mocno kryje, pięknie zastyga pod oczami, ale to nie jest takie zastygnięcie, że to czujecie i że jest takie niekomfortowe. Delikatnie zastyga, to nie jest wyczuwalne w ogóle na twarzy. Ma kremową konsystencję, bardzo ładnie rozprowadza się za pomocą gąbeczki i ja sobie teraz nie wyobrażam kufra bez tych korektorów. Rewelacja. Ten ciemniejszy kolor świetnie sprawdza się przy ciemniejszych karnacjach i u osób, które mają cienie pod oczami, ponieważ on pięknie neutralizuje z tego względu, że ma żółty podton. Ma dużo tego żółtego koloru właśnie w sobie, więc super. A ten jaśniejszy jak najbardziej dla bladziochów polecam. Jest taki właśnie neutralny. On nie ma aż tak dużo żółtego pigmentu jak ten, ale również bardzo fajnie neutralizuje okolice pod oczami i pięknie rozświetla. Również mam dzisiaj ten korektor pod oczami, ten właśnie jaśniejszy. I właśnie, ja tego korektora używam głównie w okolicach pod oczami, ponieważ on nie obciąża tej okolicy, nie podkreśla zmarszczek. Natomiast równie dobrze można używać na niedoskonałości. Przechodząc dalej, mam podkład Fit Me z Maybelline. Ja mam w odcieniu 105. Test tego podkładu był ostatnio u mnie na kanale, także możecie sobie tutaj kliknąć i zobaczyć, jeśli jeszcze nie widziałyście. Ja ten podkład bardzo lubię z tego względu, że ma świetne krycie, takie średnie, wystarczające zdecydowanie na co dzień. Ma fajną konsystencję, ponieważ on jest
On nie jest matowy, nie martwcie się, on jest satynowy, ładnie zastyga na twarzy i moja cera nie błyszczy się jakoś bardzo mocno po całym dniu noszenia tego podkładu. Za cenę 35 zł powiedzmy, to jest rewelacyjny podkład, naprawdę rewelacja. Wiem, że są różne opinie na temat tego podkładu, niektórzy go lubią, niektórzy nie, natomiast ja jestem zdecydowanie fanką tego podkładu. Myślę, że warto wypróbować, też nie jest on jakiś super drogi. W internecie patrzyłam, że można znaleźć za około 25 zł. Dalej przechodząc do... Aha, jeszcze mam twarz. I również kolejny produkt z Becka. I to jest puder. To jest puder rozświetlający. Jest to Soft Light Blurring Powder. Ja mam w odcieniu Gold Hour. I niestety tylko ten odcień jest dostępny w Polsce, w Sephorze. Niestety, ponieważ on sprawdza się tak naprawdę przy ciemnych karnacjach. Jeśli chodzi o moją jasną karnację, on jest za ciemny. On przyciemnia podkłady. On ma delikatny taki ciepły odcień. On nie zostawia aż tak dużo kolorów oczywiście na twarzy, natomiast przy jasnych, bladych karnacjach jest to widoczne. Dlatego ja bardzo lubię używać tego pudru na ciemnych karnacjach, gdy chcę uzyskać efekt takiego delikatnego blasku skóry. Gdy nie chcę używać matującego pudru, na przykład dla cery normalnej, suchej, mieszanej również. On daje przepiękny efekt trójwymiarowości na twarzy. To nie jest taki mocno rozświetlający puder, tylko daje takie ładne, zdrowe wykończenie. To nie jest pudrowa twarz, a bardzo ładnie taka zdrowa. Naprawdę przepięknie wygląda na ciemnych karnacjach. Uwielbiam go używać właśnie na klientkach. Ja najbardziej lubię nakładać ten puder dużym, puchatym pędzlem, omiatać po prostu twarz, bo wtedy ten efekt jest najlepszy. Najładniej po prostu cera wtedy wygląda. To jest puder dość specyficzny, bo on właśnie daje piękne rozświetlenie, ale przy tym czuć, że on utrwala tę twarz, że jest taki lekko jakby matujący. To jest dziwne połączenie, ale naprawdę super działa i wtedy podkład jest super trwały. Bez efektu takiej matowej, płaskiej twarzy. Dobra, przechodzimy dalej. Teraz przejdę do oczu i mam tutaj cienie. Najpierw opowiem o cieniach Glam Shadows. Mam tutaj dwa odcienie, które ostatnio kupiłam. Jest to miodowy i kakaowa cegła. Jeśli chodzi o mnie, to ja jestem fanką tych matowych cieni z Glam Shadows, ponieważ te cienie są mocno napigmentowane, one się pięknie rozcierają, nie robią plam, także maty jak najbardziej Wam polecam z Glam Shadows. Ja mam kilka już tych matów i z każdego jestem zadowolona, więc myślę, że dokupię kolejne odcienie, o ile będą dostępne w ogóle na sklepie, bo często są wyprzedane. Dalej przechodzimy do palety cieni Meet Matte Adore i to jest paleta marki Debalm. W tej palecie mamy 9 cieni, które również są właśnie w takich ciepłych tonacjach, to znaczy ta górna i środkowa część jest w ciepłych tonacjach, dolna w chłodnych. I ostatnio robiłam makijaż tą paletą, także również tutaj macie link do filmu. Tych cieni używam bardzo często na klientkach, bardzo lubię po nie sięgać, bo one również pięknie się rozcierają, mają odpowiednią intensywność, odpowiednią konsystencję. Bardzo lubię pracować tymi cieniami. Powiem Wam, że teraz na rynku kosmetycznym jest naprawdę ogrom świetnych palet cieni, więc teraz ciężko jest w ogóle zdecydować, która jest najlepsza, którą najbardziej polecić mogę, bo wiele marek teraz robi tak rewelacyjne cienie, że jest naprawdę w czym wybierać. Tak jak mówię, ja bardzo często po tę paletę sięgam, tak samo jak po paletę Meet Matte Trimony. W ogóle jakiś czas temu na Instagramie i na Facebooku pokazywałam Wam porównanie tych dwóch palet, bo pytałyście. W ogóle te maty, jeśli chodzi o markę Debalm, mają takie lekko satynowe wykończenie. To nie jest typowy taki suchy mat, którego ja nie bardzo lubię. Natomiast te cienie właśnie przez tę konsystencję taką miękką, to pięknie scalają się ze skórą. Także ja Wam polecam, również do kufra się świetnie sprawdzą i jeśli lubicie ciepłe cienie, to jak najbardziej polecam Wam tę paletę sprawdzić. Ostatnia rzecz w tym filmie to aplikator do ust, a właściwie aplikator błyszczyków bądź szminek. Ja te aplikatory kupiłam na AliExpress, kosztowały grosze, było coś koło 15 zł czy 10 zł za 50 sztuk, na Allegro kosztują około 25, jak patrzyłam. I te aplikatory sprawdzają mi się znacznie lepiej niż takie typowe pędzelki do nakładania pomadek, bo to jest bardziej precyzyjne, ta intensywność pomadek jest mocniejsza i łatwiej wyrysować kontur ust, niezależnie od tego, jakie te usta są, czy są duże, małe. Teraz tak naprawdę nie wyobrażam sobie tych aplikatorów nie mieć. Coś super do kufra wizerzysty, jak najbardziej Wam polecam, bo jestem pewna, że również będziecie zadowolone. Używam tego aplikatora oczywiście tylko na jedną klientkę i później po makijażu po prostu wrzucam do kosza. Super sprawa, naprawdę polecam Wam wypróbować. Jeśli miałyście bądź macie któryś z tych kosmetyków, które właśnie dzisiaj Wam pokazałam, to koniecznie podzielcie się swoją opinią oczywiście w komentarzu.
jak również możecie zadawać pytania odnośnie tych kosmetyków, bądź może coś innego przychodzi Wam do głowy. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!